Siemano. Dzisiaj gramy w dość podobną grę co Dorsy. Jest nią Pressure. I ja ogólnie mam tu achievement, przyznaję się, bo musiałem dosłownie zagrać jedną grę, bo nie mogłem się od tego powstrzymać. Ale też, żeby mniej więcej wiedzieć, o co w tej grze chodzi. To są takie dorsy, tylko że no jak widzicie pod wodą. Takie, nie wiem jak to nazwać, takie może trochę SCP? Coś w tym stylu, ale to jest strasznie głośne w ogóle. Nie wiem, czy ja wam to muszę przyciszyć. Dobra, przyciszę wam trochę. Bo to chyba było za głośne. Więc no. To będzie ciekawe. Okej. Startujemy tak jak w Dorsach. Tu można to pominąć. Chociaż nie, ej, wiecie z czym mi się to kojarzy? O tak, o tak. Tam było jeszcze o fobiach, że arachnofobia i wiecie. Mi się to kojarzy tylko z jednym. Lethal Company. Okej, czyli musimy zebrać jakiś kryształ. Tak, coś można zbierać. Okej. Ej, no serio, widzowie, to są dorsy. To są dorsy. Więc dobra. Keycard reader. Okej, czyli potrzebujemy karty. No. A? Dobra, tu też się można chować, a tu będzie. Tu będą jakieś potwory na pewno. Tu można kucać. O, keycard mam, więc idealnie. Można otwierać, tu się zbiera takie rzeczy i to są chyba jak knopsy w dorsach. Coś słyszałem, że w późniejszej części gry będzie coś w stylu Jeff's Shop. Tutaj mam mikroskop. No czyli będzie to sklepik, w którym można kupować rzeczy różne. Tak słyszałem, ale nie wiem czy to prawda. Okej, drugi pokój. Więc o, lantern. Aha, dobra, coś w stylu latarki. Fajne, fajne. To będzie nam na pewno oświetlać drogę. I są tu achievementy, czyli coś, co ja najbardziej lubię. Bo w dorsach mi mało brakuje, żeby mieć wszystkie achievementy. Nie, no dobra, z kilkanaście. To co jest? Co to jest? SCP? Nie. Dobra. Myślałem, że wiecie, to jest ten SCP, co jak nie patrzę, to on będzie próbował mnie. No sami wiecie co, ale nie, to jest chyba jakiś zwykły prop na mapie. Dobra, pokój czwarty. Ajajaj. Nie wiem czego się po tej grze spodziewać. Ale na pewno potwory. Tego się mogę spodziewać. Okej. Chować się? Nie. Chyba musi migać światło, żeby się schować. Tak jak dorsy. Chyba tak, ale nie wiem, najwyżej mi coś zabije. 6. Ale tu jeszcze sobie popatrzę. Tu mamy bardzo ciekawe rzeczy, jak widzicie. Duże pokoje. Ale serio mi to przypomina Little Company. Serio. Oho. Okej. Okej. Szafka. Co to jest? Dajcie mi to.
Dobra. Tędy nie przejdę. Ty chwila, to jak mam się tędy dostać? Skakać się nie da. Ej, what? Bo to mi zabiera... Oj, tak. To mi zabiera po 5 życia. Czyli tu nie mogę iść. Ewidentnie. Tu nie może, mogę iść. Jednakże... Aha! Nie, dobra. Kurde. Ja zapomniałam, że w tej grze się kłócą. Serio. U, ale kombo wypasiony. Pyk, pyk. Ej, no serio, to są takie drugie dorsy. Dobra, trzecie dorsy, po drugie już powstały. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy będziemy tu mieli jakieś zagadki? Czy... Nie. Co jest? Okej, okay. Stąd lepiej ucieknę. Aha! Czy my tu serio musimy pływać? Tak. Okej. Okay. O kurde, dobra, zapalę sobie światło. A nie, dobra, tu w sumie nie ma takiej potrzeby. Okej, coś słyszę. 10. Ewidentnie, coś zaraz wyskoczy. Halo? Wychodzić? Halo? Nie. Nie trzeba wychodzić. Ale od razu się zestresowałem. Okej. Znowu tu. Co tu? Sent in the next team hawa. Okej. Co to jest za lampka? Puddles of Void Mass. Co to jest? Fears the locker will have... To jest coś w stylu Hyda z dorsów albo Jacka? Że to wchodzi do szafy? Nie wiem, ale ja tam... To jest jakaś pustka. Masa pustkowa, tak tutaj piszę. I ja tam widziałem jakieś fioletowe rzeczy. Jakby takie oczy. Więc może to serio jest jakiś na przykład Hyde? Nie wiem. Okej. Co? Okej. Cause of death.
Panels of Void Mass. Tak. Otworzyli 11 drzwi, 330 rzeczy znalezionych i nie mogę przeczytać. Okej. Więc chyba będę mógł... Tak, play again jest, dobra. Sklepik! Sklepik! Code Breacher! Czyli to jest jak lockpick? Flashlight. Okej, ale na nic mnie nie stać. Więc oczywiście skipnę to sobie. Ej, gra jest ciekawa, może nawet będzie z niej drugi odcinek, bo powiem wam szczerze, że ja lubię dorsy, a to jest w stylu dorsów, więc to oznacza, że raczej też to polubię. Dobra. Tą rzecz już znamy. Więc... raczej nic tu się nie stanie, no jeszcze tylko zobaczę, bo chcę znaleźć jak najwięcej tych asetów, bo tak jak mówiłem, tam może, bo dokładnie nie wiem, ale może być jakiś sklep. Tylko, o, nożyczki? A nie, nie da się tego wziąć. Mhm, dobra, nic nie ma. Tu też. I tu też. No oczywiście. Ej, ale że nawet... Tych asetów? O nie, figury. Kurde, mówiąc figura, jedyne co mi przychodzi do głowy to dorsy. Ale no to jest coś może w stylu figury, nie wiem. Dobra. Kurde, czemu mi nie możecie dać jakieś latarki lub czegoś? Ta, ale fajna muzyka tutaj leci, tak w ogóle. Pokój czwarty. Rekord. Co mówi, to był 11. O! O, wow! Nowe pomieszczenie. Okej. Dobra. 003. Czyli tu już byłem. Chyba. Tak mi się wydaje. O! Dużo asetów. 5. Keycard! Oczywiście, że tak. Tylko... gdzie będzie karta? O, to jest pytanie. Ej, serio, gdzie jest? Czekać. Tu gdzieś? Tu nie ma, ale coś słyszałem. Coś dziwnego słyszałem. Tu? Nie, to jest ta wcześniejsza chyba. To tu chyba nie może być karty. Nie, tu też nie. Nie wiem, może w tych szufladach będzie karta? Tu nie ma. Kurde, ale... że ja... kurde. A! Mhm, to wszystko wiadomo. Za bardzo to skipowałem. Okej. Za bardzo to skipowałem i nie zauważyłem karty. Let's go. Okej. Okej, no tak, bo my jesteśmy pod wodą. To dlatego ta była, tam była ta fobia. Bo, no. Fobia o morzach, o głębinach i w ogóle. Ja mam trochę tą fobię. To jest chyba coś tam... ta coś tam fobia. Ja ją trochę mam. Oho! Went. Dobra. Słucham się do wentów. Ale chwilę, bo... coś słyszę jakby. Jakby oddychanie. Aha. Apteczka pomocy. Apteczka pomocy. Apteczka pierwszej pomocy. Dobra, first aid po prostu. Ale czy tu w tych ciemnościach coś jest? O, to jest pytanie. W ogóle ktoś z was zapaliło się na czerwono, to znaczy, że lepiej stąd uciekać. Jak ktoś z was w ogóle grał Pressure, to możecie dać mi jakieś porady.
nie wiem, jak przeżyć jakieś postacie. Oho, dobra, tu nie chcę wpaść. To... Hej. Ale dobra, zapamiętam z tamtej rundy, że lepiej nie wchodzić do szaf, w którym są jakieś podejrzane fioletowe oczy. Okej. Zdobyłem ten medkit, ale tak naprawdę na razie nie potrzebuję go użyć. Więc nie potrzebuję go użyć. Ale na pewno się przyda. Pyk. Kurde. A, dobra. Myślałem, że jakaś latarka może... O! Loser. To samo osiągnięcie loser. Czy to serio jest dupak? 12. Tu serio trzeba liczyć pokoje. Okej. I kill you, you kill me. I kill you, you kill me. Nie zabiłeś mnie, więc ja raczej też tego nie zrobię. A, chyba, żebym miał krucyfiks, no to oczywiście. Cześć. Halo? A że nie mam tu latarki? Co to jest? A co? Nie wiem, co to jest. Kurde, no tak to... O. Dziękuję. Dziękuję, czerwona lampo. 1/5... baterii? O co tu chodzi? O, tu jest jeszcze. Dzień dobry. 15. Może pojawić się dupak, więc oczywiście liczymy drzwi. Okej, bo on nam zabiera gdzieś ponad połowę HP. Więc co? Mniej więcej tak jak w dorsach. W dorsach może trochę więcej zabierał. Ale tak to ta gra jest właśnie na podstawie tego. Więc to, co nauczyłem się z dorsów, powinienem tą całą wiedzę przenieść tu. O! Lockpick. Mamy. Ja na to będę mówić lockpick. Bo mi się to kojarzy właśnie tylko z tym. Ale wiem, że to jest kart. Kart coś tam po prostu. Łamacz. Łamacz kart. Dobra, nie wiem. Nie wiem. Jest ogólnie 20:23. I na szczęście jutro jest weekend, więc nie trzeba wstawać do szkoły, więc dlatego nagrywam ten odcinek o takiej porze, bo pewnie jakby jutro trzeba było iść do szkoły, to bym to nagrał kilka godzin. Nie podoba mi się to. Jakby...
attention to the lights and you'll be fine. Jest drugi dzień i gramy znowu w Pressure. Oczywiście wy to widzicie w jednym odcinku. Dobra, kupię sobie latarkę. Wy to widzicie w jednym odcinku, ale ja ten odcinek nagrywam już drugi dzień, ponieważ nie chciałem się poddać i nie chciałem tego tak zostawić. Więc no. Jesteśmy. Okej. Mamy naszą latarkę. Mam nadzieję, że teraz uda nam się dojść gdzieś trochę wyższe miejsce. Otóż w sumie, nie pamiętam jaki był nasz rekord, ale coś chyba około 20 może? To był nasz rekord? Około? Więc, dobra. By się otworzyły z lekkim opóźnieniem. Okej. Pyk. Jak widzicie, kupiłem latarkę. Przyda nam się na pewno. Po ostatnim odcinku zauważyłem, że tu jest bardzo dużo ciemnych pokoi. Okej, apteczka jeszcze. No i tak. O, jak pamiętacie, w jakim poprzednim odcinku? Jak pamiętacie, dostałem takiego jakby dupaka. Trochę. I to się okazało, że tu nie trzeba liczyć drzwi, bo te drzwi, gdzie jest dupak, mają tą samą liczbę, co prawdziwe drzwi. I chyba trzeba nasłuchiwać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Karta. Tak mi się wydaje, że trzeba nasłuchiwać. Więc również będę musiał nasłuchiwać. Ale w sumie to nie jest aż tak mocne zagrożenie. To bardziej jak mam apteczkę. Okej. O! To jest to. Już się na ciebie nie nabiorę. Dobra. Okej, tu też jest. Pyk. Dobra, jasny pokój. Szósty. Dobra. Okej. I co my w tym szóstym pokoju takiego ciekawego mamy? Ślady pazurów. Tu nic nie ma. Może tu coś będzie. Też nic nie ma. Dobra. Pokój 7. Okej, to jest taki pokój. Rozumiem. No dobra. Trochę podszkoliłem się grać w to właśnie Pressure. Ale nadal jestem bardzo słaby. Nie wiem, jak działają inne potwory. Wiem tylko trzy potwory. Dupak, Rush i Hyde. Tak to nazwijmy. Ale wiem, że ten Hyde to jest jakiś Void. No i tak dalej. Count before the hurricane. Leci Rush. Okej. Myślałem, że on może jeszcze wrócić, bo wiecie. Inne mechaniki potworów i tak dalej. Ale chyba nie wraca. Okej. 11. Ciekawe, czy spotkam 12. Jakieś inne potwory. 13. Dobra, rozumiem. Taki dziwny jest ambient. Taki jakby pod wodą. Ale no w sumie my jesteśmy gdzieś. W...
Co jest? Oho! Oho! Nie! Leczę się. Taktyczne leczenie, co ja zrobiłem. Czyli tu trzeba słuchać. Miałem rację. Chodzimy. Wiedziałem, że ten pokój nastąpi i to będzie moja słabość. A nie wiedziałem, że aż tak szybko. Dobra. 16. Pyk. Nic nie ma, spoko, dobra. Nie, to był ambient. Ale się i tak przestraszyłem. Co to jest? Chciałabym powiedzieć, że słyszałem, że są takie potwory jak oczka. Eye fascination. Czyli najwyraźniej trzeba się schować do szafy. Albo nie patrzeć na to. No dobra, ale to jest zupełnie trudniejsze niż oczka. Bo wiecie, to cały czas przyciąga wzrok. I... ach. Nie, to jest zdecydowanie trudne. Dobra, latarkę. No dobra. Załóżmy, że wezmę tą latarkę na wszelki wypadek. Jakby były takie ciemne pokoje, bo nie wiadomo, ty albo ja mam właśnie te oczka oślepiać też. Jaki dobry run? Jaki dobry run? Jaki dobry run? Ale że mamy już keycard, łamacz card? Okej. Świetnie. To chyba nic. Dwa. Okej. Dobra. Okej. Nic nie ma. Ale powiem szczerze, że się... no. Trochę wystraszyłem przez ten ambient. 4. Okej. O, jest i on. Nie nabiorę się już na ciebie, mój drogi kolego. Pewnie będzie potrzebna karta. O, no oczywiście. Latarka! Okej. Aha, dobra, czyli ta ma więcej energii. Ta ma więcej baterii, czyli tą nową sobie wezmę. Dobra. Okej. Pyk. Ale tamten potwór, przyznam szczerze,
był dziwny. O, wow. Mainte. Nie lubię tego pokoju. Nie lubię. Zgaduję, że będziemy musieli tutaj. Naprawić prąd? Coś w tym stylu? Lockdown. Jak na razie nic. A tu też nic. Coś słyszałam. A, wentem. Wentem iść. Jednak nie? Wentem? Ty to gdzie iść? Gdzieś jak nie tędy. Chwila. Aha. What? No kończy mi się bateria, nie gadaj. Tu nie. To gdzie? I teraz. Aha. Aha. Serio? Tyle zajęło mi rozwiązanie takiej prostej zagadki. 8. O, flashlight. Czyli tu chyba nie ma baterii do flashlighta. Czy Bloxicola? Tak. Nie ma baterii do flashlighta, tylko trzeba ją wymieniać. W sensie trzeba wymienić flashlight. Albo będzie w tym sklepie, o którym wam mówiłem kilkanaście minut wcześniej. 9. Co? Serio dopiero 9? Długo to zajmuje. Tak samo długo jak długi jest ten pokój. Okej. Dobra. Już myślałem, że będzie to jakiś potwór. Ale najwyraźniej nie. Dobra, pyk, mamy. Nie wiem, do którego pokoju uda nam się teraz przejść, ale przez ten jeden długi chyba nie pobijemy naszego rekordu. 10. Leci. Oho. Dobrze, że się tam wróciłem, bo powiem wam szczerze, że gdybym się nie wrócił, to mógłbym deadnąć. Okej, witam. Okej, karta. To. Ale serio, jestem ciekawy, czy serio tu będzie jakiś sklep. Bo jak tak, nie no, w sumie raczej na pewno będzie, bo tak to po co mamy zbierać te rzeczy.
Inny pokój. Taki pokój. Pokój 14. Mhm. 14. I dobra, tutaj witam. Okej. Niepotrzebna karta. Dobrze, bardzo. A co? Lantern. Okej, czyli ty stąd. Dobrze, że to wziąłem, bo jak będę miał mało baterii w latarce, to będę miał jeszcze jakieś źródło światła. Okej. Ale proszę, nie chcę tego. Fajnie. Nie chcę go. 19 i potrzebna karta. Ajajaj. Więc będzie trzeba tu zejść. Okej. Kolejny. Dobra. Ojojoj. Co to był za potwór? Co to było? I czemu to się... Ja mam słuchać? Czy jak? Ha. Mam tu coś może przekręcić? Halo? Aha. Elektryczność. Czyli coś, czego w tej grze nienawidzę. Aha. Dobra. Czyli coś trzeba przekręcić. Chyba to, co się świeci na zielono. O! Serio? Pyk. 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 Tu. Tu. Aha. Bye bye, latarko. It's out of juice. Okej. Wypaliłem latarkę. Tylko pytanie, co tu zrobiłem źle? Pyk, 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 ale tego tu teraz nie dam. Trudno. Dobra, bo jeszcze to mogę zmieniać. Aha. Dobra. Mhm.
zrobione. Okej. Tego nie przeszukam. Dobra. 201. Taki pokój teraz. Okej. Pokój fajny. 202. Kurde. A, 25? Nie wiadomo. Ja tylko wyciszę telefon. 25? 26? Let's go. Lecimy. Ty. Leci? Nie. Co to jest? Okej. Rozumiem, jak to działa. Znowu ty. Flash beacon, okej. Flash beacon się to nazywa. Słyszę? Nie słyszę. Okej. Dobra, czyli gra jest trochę na słuch. A trochę nie. 28. Kurde. 29. Jaka animacja. Co to było? Co to było? Jest. I znowu. Jest. Laser. Mam mało użyć.
32. Chyba pobyłem swój rekord. Nie, widzowie, ale ten odcinek będzie długi. Słyszę coś. Co? D'Angler. Aha. Czyli tu trzeba poczekać, bo jak będziemy za długo w szafie, to nas wyrzuci. Trzeba poczekać, jak słyszymy, że on się zbliża, to dopiero wejść. Okej. You should wait a bit longer. That one likes to take its time. Tak, tak. Wiemy. Okej. Return to lobby. Co to było? Dobra. Sprawdzimy, jakie achievementy dostaliśmy. Aha. Ej, serio, tylko tyle achievementów? Angler. Equip. Mamy inny strój jakiś teraz. Dobra. Więc no, to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków z Pressure, piszcie w komentarzu. Ja dziękuję. No i do zobaczenia.